Czy ten język w internecie różni się czymś od tego języka, którego używamy na co dzień? Różni się zdecydowanie. No internet jest bardzo młody, no więc siłą rzeczy. Tylko pamiętajmy, ja się zajmuję poprawnością językową i zwracam uwagę na to oczywiście, ale pamiętajmy, że ta podstawowa funkcja języka jest taka, żebyśmy się zrozumieli, więc dopóki się rozumiemy, jest okej. Ale oczywiście, jak ktoś lubi czysty język, no to ja tej czystości uczę, ale sama też używam języka potocznego. Musimy też pamiętać, że język mówiony różni się od języka pisanego, prawda? No więc w internecie mówimy, no to nie ma nic złego w tym, że używamy potoczyzmów, jak czasami zwykłam o tym omawiać. Różni się, jest lżejszy, ale ja bym chciała jednak niektórym zmianom w języku stanąć na drodze, mimo że rozumiem, że język się zmienia i musi się zmieniać. Kolaboracja to nie jest współpraca, to jest współpraca z wrogiem, tak mówią słowniki, i nie można dedykować kremu, nie może być krem dedykowany, tylko krem przeznaczony do skóry jakiejś tam.